przejdziemy do opisu ilościowego ciepła. Otóż powiedzieliśmy sobie w odcinku 73, że ciepło jest to ilość energii, która jest przekazywana do układu albo z układu na zewnątrz, do otoczenia, na skutek faktu, że występuje pewna różnica temperatur między układem i otoczeniem. Jeśli nie, to mówimy, że układ i otoczenie są w równowadze termicznej albo też, że mają tę samą temperaturę. I otóż w związku z tym wprowadza się pewne wielkości charakterystyczne, jednostki ciepła. No oczywiście w układzie SI jednostką ciepła jest joule, ponieważ jak powiedzieliśmy wcześniej, to jest forma energii, a więc w układzie SI energia jest jednostką, która jest w joulach. Ale bardzo powszechną jest jednostka, która nazywa się kalorią. I jest to ilość ciepła, która jest potrzebna do podniesienia temperatury 1 grama wody o 1 stopień, ale nie w jakimkolwiek zakresie temperatur, tylko od 14,5 do 15,5 stopnia Celsjusza. No, na dzień, znaczy w życiu powszechnym, codziennym posługujemy się takim pojęciem jak kaloria spożywcza, no i należy sobie zdawać sprawę, że jedna kaloria spożywcza to nie jest jedna kaloria tak zdefiniowana, tylko ta kaloria odpowiada, tej kalorii spożywczej odpowiada 1000 kilokalorii zdefiniowanych wcześniej. Dalej. Między kalorią i energią w dżulach jest zależność następująca, że jedna kaloria to jest 4186 dżula i ta liczba nazywa się mechanicznym równoważnikiem ciepła. Jeśli chcemy policzyć, jaka ilość ciepła jest zaabsorbowana przez układ albo oddana z układu do otoczenia, to ta ilość jest zawsze proporcjonalna do różnicy temperatur i współczynnikiem proporcjonalności między tą różnicą temperatur i ciepłem jest wielkość, która się nazywa pojemnością cieplną. Jeśli pojemność cieplna jest funkcją temperatury, a tak jest bardzo często, wówczas, żeby policzyć ilość ciepła, którą musimy dostarczyć do układu albo którą układ odprowadzi, jest konieczność policzenia całki z pojemności od T po dT, od temperatury początkowej do temperatury końcowej. Chyba że jest tak, że pojemność cieplna się nie zmienia z temperaturą, czy w pewnym zakresie temperatur nas interesujących, no to wtedy po prostu możemy użyć formuły takiej, że ta ilość ciepła w dużym zakresie temperatur to jest pojemność cieplna razy zmiana temperatury. Umowa jest następująca, że jeżeli układ absorbuje ciepło, to wtedy mówimy, że to ciepło jest dodatnie, jeśli oddaje, to ciepło jest ujemne. Pojemność cieplna może być zdefiniowana różnie w zależności od tego, jak zdefiniujemy sobie ilość substancji. Jeśli mówimy o ilości substancji w postaci masy, to wtedy pojemność cieplna i ta masa wiążą się następującą zależnością, że pojemność cieplna to jest ciepło właściwe substancji razy masa. I teraz możemy sobie wtedy zapisać wzór na ilość ciepła doprowadzoną lub odprowadzoną od układu, że to jest ciepło właściwe razy masa razy zmiana temperatury. Jeśli natomiast ilość materii jest wyrażona przez liczbę moli, to wtedy ciepło, pojemność cieplna to jest ciepło molowe razy liczba moli. No i wtedy oczywiście będziemy mieć sytuację taką, że ta ilość ciepła to będzie ciepło molowe razy liczba moli. Jednostką jest w przypadku, kiedy materia jest wyrażona poprzez masę joule przez kilogram Kelvin, jeżeli stąd C policzymy. A jeżeli będziemy liczyć przy założeniu, że mole nas interesują, to będzie joule na mol Kelvin. Tutaj na dole podałam dwie wartości, które są dla ciepło właściwe dla wody i ciepło właściwe dla ciała stałego, jakim jest aluminium. Proszę zauważyć, że ciepło właściwe dla wody jest bardzo duże i taka duża wartość ciepła właściwego powoduje, że jeśli ciepło jest przez wodę oddawane albo ciepło jest do wody doprowadzane, to ta ilość ciepła musi być bardzo duża,
wtedy, kiedy chcemy ogrzać jednostkę wody o 1 Kelvin, dlatego że właśnie ten współczynnik proporcjonalności we wzorze jest bardzo duży. Czyli żeby zmienić temperaturę o jednostkę, jednostki masy, to potrzebujemy bardzo dużo ciepła, aż właśnie taką dużą liczbę. Jak to jest inne ciało, to ten współczynnik jest dużo mniejszy i wtedy ogrzanie takiej samej masy o taką samą różnicę temperatur będzie skutkować dużo mniejszą wartością. Z tym się wiąże fakt, że duże zbiorniki wodne są oczywiście bezwładne i bardzo dużą ilość energii są w stanie zaabsorbować i bardzo dużą ilość energii są w stanie wyemitować. I dlatego też te obszary, które znajdują się nad brzegiem morza, są obszarami o łagodniejszym klimacie ze względu właśnie na to, że wahania temperatury skutkują w tym, że ta ilość energii, która może być przetransportowana w obydwie strony, z lądu do morza i w drugą stronę, jest właśnie tutaj różnica jest bardzo duża, jeśli chodzi właśnie o to, że pojemność czy ciepło właściwe dla ziemi jest dużo mniejsze niż ciepło właściwe dla wody. W związku z tym, jeśli robi się zimno, to wtedy te duże masy wody mogą przetransportować dużą ilość ciepła w stronę lądu. Rozważmy jeszcze, czy przypomnijmy sobie, jak się definiuje liczbę moli substancji. 1 mol substancji zawiera 6 razy 10 do 23 cząsteczek albo atomów, to zależy, czy mamy do czynienia właśnie z cząsteczkami, czy z pojedynczymi atomami. A więc jeśli teraz przez duże M oznaczymy masę 1 mola, to liczbę moli w substancji będziemy mogli wyznaczyć z takiego wzoru, że to jest masa całej substancji dzielona przez masę molową. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę cząsteczek w układzie, czy też atomów, to możemy liczbę moli wyrazić za pomocą innego wzoru, że to jest liczba cząsteczek, które występują w układzie, dzielone przez liczbę Avogadro, czyli liczbę cząsteczek, które występuje tylko w 1 molu. Jak zależy od temperatury teraz pojemność cieplna? Otóż pojemność cieplna zależy i od temperatury, i zależy od rodzaju procesu termodynamicznego. A więc tutaj dla przykładu po prawej stronie jest pokazane, jak wygląda ciepło właściwe, które będzie, no, do którego będzie proporcjonalna pojemność dla ołowiu w różnych temperaturach. Dla niskich temperatur nie jest to zdecydowanie zależność liniowa. Tę zależność można wytłumaczyć w oparciu o mechanikę kwantową. Natomiast jeśli chodzi o wyższe temperatury, to ta wartość ustala się na określonym poziomie. Wreszcie jak przekroczymy temperaturę topnienia, to wtedy to ciepło właściwe rośnie do bardzo dużych wartości. A więc zależy od temperatury, ale zależy również od rodzaju procesu termodynamicznego. A więc jeśli pojemność cieplna i ciepło właściwe i pojemność cieplna zależą od temperatury i rodzaju procesu, no to znaczy, że ilość ciepła doprowadzona i odprowadzona od układu będzie też zależeć od tego, jaki to jest rodzaj procesu i zależeć od tego, jaki reżim temperatury będziemy brać pod uwagę. Rozważmy jeszcze, jak wygląda sytuacja, kiedy mamy do czynienia z przejściem fazowym. W wykładzie 53 omawiałam różne rodzaje materii, różne rodzaje stanów skupienia materii. Przejście między jednym stanem skupienia materii a drugim nazywa się przemianą fazową pierwszego rodzaju, czyli jak mamy przejście typu ciało stałe, ciecz i gaz, albo w drugą stronę idziemy od gazu do cieczy aż i do ciała stałego. W pierwszym przypadku ogrzewamy substancję, w drugim przypadku odbieramy ciepło od układu. A więc jeśli mamy do czynienia właśnie z przejściem fazowym, to wtedy ciepło dostarczone albo odebrane od układu wyraża się innym wzorem niż wtedy, kiedy substancję podgrzewamy albo ochładzamy, bo wtedy obowiązuje taki wzór i ilość ciepła, która jest doprowadzona do układu albo odprowadzona z układu, jest proporcjonalna do tej ilości masy, która ulega przemianie fazowej, a współczynnikiem proporcjonalności jest ciepło utajone przemiany, na przykład ciepło krzepnięcia, ciepło parowania, ciepło wrzenia itd. I tutaj rozważmy sobie następujący przykład.
A więc narysujmy sobie taki wykres, który odpowiada przemianom fazowym lodu w parę wodną. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy wyjściowo pewną masę lodu. Ten lód posiada jakąś temperaturę wyjściową niższą od zera i będziemy lód ogrzewać, dostarczając mu ciepło. Czyli na osi X jest ciepło, na osi Y jest, jak się zmienia temperatura tego lodu. Zanim lód nie osiągnie temperatury 0 stopni Celsjusza, to ilość ciepła doprowadzona powoduje zmianę temperatury tego lodu. I tutaj opisuję to równanie, o którym wcześniej mówiliśmy, ale na wykresie na osi Y mamy temperaturę, na osi X ciepło, czyli współczynnik kierunkowy tej prostej, która tutaj odzwierciedla zależność delta T od delta Q, będzie równy odwrotności 1 przez C razy M. A więc na tych wykresach wszędzie, tam gdzie będzie grzanie, to będziemy mieć do czynienia ze współczynnikiem kierunkowym, który będzie zależny odwrotnie proporcjonalny od ciepła właściwego substancji. Ciepło właściwe dla wody jest większe niż dla lodu i dla pary wodnej, w związku z tym ten współczynnik kierunkowy tutaj jest mniejszy niż w tym przypadku i w tym oraz w tym. Czyli po kolei, jak zwiększamy temperaturę, to najpierw ogrzewamy lód do temperatury 0 stopni Celsjusza. Rozpoczyna się proces topienia, czyli rozpoczyna się proces, podczas którego muszą zostać zerwane wiązania, żeby z ciała stałego utworzył się obiekt, woda, w którym wiązania są dużo słabsze. A więc w tym całym procesie przemiany lodu w wodę następuje pochłonięcie energii tylko na to, żeby te wiązania zniszczyć. A więc temperatura się wówczas nie zmienia, a więc przemiana odbywa się w tej samej temperaturze. Dlatego utajone ciepło przemiany ma jednostkę joule na kilogram albo joule na mol. Dalej mamy mieszaninę wody z lodem, dopóki nie ogrzejemy do temperatury, powyżej której już zostanie tylko sama woda. No wówczas zaczyna się proces grzania wody, jak powiedziałam, ze współczynnikiem kierunkowym tego wykresu, proporcjonalnym do, znaczy równym odwrotności ciepła właściwego wody i masy tej wody powstałej z lodu. Jak osiągniemy temperaturę 100 stopni Celsjusza, to rozpoczyna się proces wrzenia. I mamy do czynienia już z przejściem fazowym woda i para wodna. No i teraz znowu to ciepło, które jest dostarczone, idzie na to, żeby zwiększyć energię tak zwaną wewnętrzną, czyli żeby spowodować zerwanie tych wiązań, które są w cieczy, żeby jeszcze dalej cząsteczki znalazły się od siebie, czyli żeby z cieczy nastąpiło przejście w stan gazowy. No i dalej kolejno dostarczenie ciepła będzie powodować ogrzewanie pary. Jeżeli sobie właśnie założymy, że podczas tego procesu transportu ciepła między dwoma układami nie ma wymiany, nie jest wykonywana praca, to spełniona jest zasada zachowania energii, czyli możemy napisać takie proste równanie, które jest podstawowym równaniem stosowanym w kalorymetrii. Jeśli mamy układ jednego ciała, drugiego ciała, trzeciego i tak dalej, wielu ciał, które pozostają w kontakcie termicznym, to ciepło oddane przez jedno ciało musi być równe ciepłu pobranemu przez drugie ciało. Jak jest ich wiele, no to oczywiście wszystkie te, które oddają ciepło, muszą być zawarte w tym członie, a wszystkie te, które pobierają, w tym drugim członie. I to jest właśnie równanie, które jest stosowane powszechnie w kalorymetrii do tego, żeby wyznaczyć ciepło właściwe substancji, dla której to ciepło nie jest wyznaczone. Dziękuję bardzo za uwagę. Thank you.